PGNiG wypowiada umowy Polakom. Polski polityk prawomocnie skazany. Następnie co nieco o picie za ten rok. A na koniec inflacja wykreślona z podstawy nauczania. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie, nie traćmy czasu, lecimy! My kochamy kobiety, my wobec kobiet będziemy szermanscy i kulturalni, ale wobec prezesa PGNiG nie! Jeśli to... Spółka córka państwowego gazowego giganta od 1 stycznia 2023 roku przestanie oferować swoim klientom sprzedaż prądu. Odbiorcy indywidualni oraz przedsiębiorcy, którzy mają podpisane umowy z PGNiG Obrót Detaliczny, nie zostaną jednak bez dostawców. Przejąć mają ich gracze rynku energetycznego. Jako PGNiG Obrót Detaliczny kupujemy energię elektryczną na towarowej giełdzie energii. Tu obowiązują ceny rynkowe znacząco wyższe od tych, które są gwarantowane przez rząd. Dlatego w trosce o dobro naszych dotychczasowych klientów jako odpowiedzialna firma proponujemy najbardziej korzystne dla nich rozwiązanie. Umowy z nowymi sprzedawcami zagwarantują naszym dotychczasowym klientom, gospodarstwom domowym, kilkukrotnie niższą cenę niż ta, którą musiałby zaproponować PGNiG Obrót Detaliczny, powiedział cytowany w komunikacie prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha. Zmiana sprzedawcy w przypadku gospodarstw domowych odbędzie się automatycznie. Ci klienci zostaną objęci tzw. sprzedażą rezerwową. Tym samym będą oni mieli automatycznie zapewnione dostawy prądu bez żadnych przerw i dodatkowo w ustawowo gwarantowanej cenie. PGNiG tłumaczy, że klienci mogą także samodzielnie wybrać nowego sprzedawcę energii elektrycznej i podpisać umowę na wybranych przez siebie warunkach. Jest to bezpłatne i nie powoduje żadnych komplikacji. Cały proces jest prowadzony w koordynacji z największymi spółkami zajmującymi się sprzedażą energii elektrycznej w Polsce, w tym m.in. PGE Polską Grupą Energetyczną, Eneą, Energą czy Tauronem, wskazano. Kamrat, jesteś Polakiem? Jestem. Przyjechaliśmy tu dla nas. Ciekawe, co tak naprawdę się tam dzieje, bo zauważmy, że to wszystko stało się tuż po fuzji Orlenu z PGNiG-iem i ten temat naprawdę bardzo głośno nagłaśnialiśmy, bardzo mocno nagłaśnialiśmy, może tak, żeby nie było masła maślanego. Z jednej strony fajnie, bo powstaje jakaś konkurencja i rynek się poszerza, każdy ma dostęp do jednych środków, ale już sam decyduje, za ile ma je sprzedać i z jaką ofertą. Powstanie szerszy popyt i faktycznie każdy będzie mógł zdecydować, jak będzie chciał i w ogóle jak naprawdę będzie chciał w cokolwiek zainwestować i ile płacić. Pojawi się więcej ofert, wiecie, jak to może działać. Każdy ma swój ulubiony sklep, ale jak pozna nowe, inne, to może sam zdecyduje, gdzie kupi na przykład tańszą cytrynę czy inną Coca-Colę, bo w jednym jest promocja, w innym nie ma. A gdyby był tylko jeden sklep, to promocji by nie było w ogóle, bo i po co? Skoro tylko jeden sklep dostarcza nam te dobra, które chcemy. Zatem mamy tutaj taką sytuację, że kiedy otwiera się rynek na nowe firmy, to wchodzi fajna, zdrowa konkurencja. Czyli każdy będzie licytował się jakimiś ofertami. Przykładowo, jakie mogą być oferty w gazie, bo tak pewnie powiecie, że okej, no to jak PGNiG daje nam tańszy gaz, no to lecimy do PGNiG-u, bo to jest dystrybutor i sprzedawca w jednym, więc lepiej być po prostu w tej firmie pierwotnej i po co to wszystko zmieniać. Chodzi o to, że ci sprzedawcy kupują wtedy gaz na rynku hurtowo. Mają dzięki temu niższą cenę i mogą nią manipulować inaczej niż PGNiG. Ale tą wartością, którą mogą nam zaoferować, to dodatkowe usługi. I teraz pytanie, jakie są dodatkowe usługi przy gazie? No bardzo proste. Chociażby to, że dajmy na to, możesz dopłacać 10 zł do każdej faktury, ale za to sprzedawca gwarantuje ci, że nie podniesie ci ceny przez jakiś okres. Co może być po prostu dużo bezpieczniejszą opcją. Być może to ty dopłacisz więcej, ale z góry wiesz ile i że jesteś bezpieczny przez dany okres. I to jest taka podstawowa funkcja, jaka przyszła mi od razu do głowy, jaką mógłby prywatny przedsiębiorca, prywatny sprzedawca zaoferować swoim klientom. Ale takich usług może być oczywiście dużo więcej, bo mogą być jakieś rzeczy totalnie dodatkowe, takie jak na przykład wymiana waszych sprzętów, które z gazu korzystają, na lepsze darmowo, tylko dlatego, że akurat jesteście w tej firmie, albo analiza waszego sprzętu, czy przypadkiem nie jest zbyt gazożerny. Wiecie, o co chodzi. Jest szereg różnych dodatkowych rzeczy, które firma może zaoferować. Już nie mówiąc o takich podstawach jak
Chociażby to, że jedna ma miłą i fajną obsługę, która szybko obsługuje klientów i sprawnie, a druga nie. I za to też można dopłacić oczywiście, bo często tak przecież robimy, że idziemy do firmy, która jest droższa, ale to dlatego, że obsługa klienta jest na znacznie wyższym poziomie i nam pasuje. Jak mamy jakiś tam salon jednego operatora telefonii komórkowej, w którym totalnie nie szanują czasu klientów i cały czas są kolejki, a jak już dotrzemy w końcu do osoby, która miałaby się nami zająć, no to ta nie ma dla nas czasu albo nie ma wyraźnych kompetencji, proszę zadzwonić na infolinię. A druga firma, choć jest droższa, no to jednak tam jest dużo pracowników, którzy ze spokojem wszystkich klientów obsługują, zawsze mają na nas czas, dadzą kawkę, herbatkę. No to nawet coś takiego ma ogromny wpływ na to, którego operatora finalnie wybierzemy. I za tego drugiego często jesteśmy w stanie dopłacić. W każdym razie naprawdę bardzo ciekawy pomysł. A, jeszcze operatorzy telefonii komórkowej. No to właśnie tu też może być oczywiście dodatkowe pole do popisu, bo jedna firma sprzedażowa może na przykład zawrzeć umowę z operatorem telefonii komórkowej. No i oferować od razu na przykład w jednym abonamencie i gaz i to i dzięki temu będzie taniej. Naprawdę są bardzo różne drogi do tego, żeby przedsiębiorstwa prywatne mogły konkurować nawet na rynku właśnie takim. W wyniku tej decyzji około 500 tysięcy klientów będzie musiało znaleźć nowych dostawców energii elektrycznej, bądź tak naprawdę zostaną im już przypisani jacyś z góry, ale wątpię, że będzie wyglądało to akurat w ten konkretny sposób. No cóż, zobaczymy. Jest na pewno ciekawie. Miejmy nadzieję, że to nie jest zrobione dlatego, że PGNiG po tej całej fuzji i kryzysie gospodarczym nie jest w stanie sam funkcjonować. Następny temat. Byłego senatora Platformy Obywatelskiej Józefa Piniora. Przed wrocławskim sądem zaczyna się dziś proces apelacyjny polityka w pierwszej instancji. Józef Pinior, były senator, działacz dolnośląskiej Solidarności, został prawomocnie skazany na 8 miesięcy, orzekł Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Kara jednak jest zawieszona na okres roku próby. Sąd obniżył wyrok z pierwszej instancji. Byłego senatora uznano winnym fałszerstw w zeznaniach majątkowych. Pinior podczas procesu przed Sądem Rejonowym został oskarżony o 4 czyny, które polegały na złożeniu w latach 2013 do 2015 fałszywych oświadczeń majątkowych, zawierających nieprawdziwe dane co do zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tysięcy złotych. W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że nie wykazał w oświadczeniach w 2013 i 2014 roku pożyczek w wysokości po 40 tysiącach złotych. Natomiast w dwóch oświadczeniach z 2015 nie podał trzech pożyczek w łącznej kwocie 70 tysięcy złotych, informowała prokuratura krajowa, podkreślając, że w tym okresie Pinior jako senator był zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Sąd w uzasadnieniu wyroku potwierdzał, że Pinior miał faktycznie obowiązek wykazać te kwoty i złamał prawo, nie uwzględniając ich w swoich oświadczeniach. W marcu 2021 roku zarówno Pinior, jak i jego były asystent Jarosław Wardęga zostali już prawomocnie skazani przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu za korupcję na 1,5 roku bezwzględnego więzienia w innym procesie. W zamian za pomyślne rozstrzygnięcie sprawy jednego z dolnośląskich biznesmenów. I senator, który przyjmuje pożyczkę majątkową. No co tu mogę tak na wstępie powiedzieć? To znaczące prawne zwycięstwo Piniora. Należy wziąć pod uwagę, że groziła mu dużo wyższa kara, znacznie surowsza, niemniej jednak okaże się, jak wpłynie to na jego karierę polityczną chociażby i wizerunek publiczny w przyszłości. Co ciekawe, już dokładnie 2 grudnia 2016 roku media pisały o uniewinnieniu Józefa i jego wyjściu na wolność. Decyzja poznańskiego sądu odrzucająca wniosek o aresztowanie Józefa Piniora potwierdza tylko, jak podejrzane są okoliczności jego zatrzymania i postponowania. Józef Pinior, więzienne cele zna dobrze z czasów PRL-u. Okazuje się, że przypomina je sobie także i dziś, w czasach PiS. Bardzo, bardzo głęboki tekst to napisał, proszę Państwa, serwis polityka.pl, który jest wyjątkowo pro-PO-wski. Także
Jak możemy zauważyć, swoje za uszami pan Pinior oczywiście może mieć. Żeby było ciekawiej, to zagłębiając się w tę sprawę, możemy znaleźć treść oficjalnych zarzutów z 2016 roku. Józef P. jest podejrzany o przyjęcie korzyści majątkowej 40 tysięcy złotych w zamian za załatwienie w instytucjach państwowych i samorządowych korzystnego rozstrzygnięcia spraw biznesmena inwestującego na Dolnym Śląsku. Czytamy w komunikacie prokuratury, a to przestępstwo zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. O współudział w popełnieniu tego przestępstwa również jest oskarżony Jarosław W., współpracownik Józefa P. No i jeśli wyrok jest zupełnie za ten sam czyn, no to jasne, teraz się to potwierdziło i można przypisać temu panu winę. Bo jeśli są to tylko zarzuty, to też pamiętajmy, jak działa sama prokuratura, że zarzuty są często wyssane z palca. To już coś mówi, oczywiście, gdy nagłówki medialne określają cię wręcz legendą. Jeżeli faktycznie wciąż sytuacja dotyczy tego samego zagadnienia, to mimo wszystko po tylu latach doczekał się naprawdę dość lekkiego wyroku w stosunku do tego, co finalnie mu mogło grozić. Ale z drugiej strony, jaki dodaje przykład innym, że można zawsze popełniać sobie takie czyny, jak jest się politykiem, bo politycy mają płaszcz ochronny. Następny temat. Czym są podatki i jakie są ich rodzaje? Czym jest progresja podatkowa? Jakie są inne, obok podatków, daniny publiczne? Przepisy podatkowe są pełne rozwiązań, które pozwalają oddać do budżetu państwa mniej pieniędzy. To darowizny, wydatki na termomodernizację, oszczędności na emeryturę, tak zwany pałacyk plus, a także trzy ulgi dla rodziny 4+, dla pracujących emerytów oraz dla powracających z zagranicy. O niektórych sposobach na obniżkę PIT warto pomyśleć jeszcze przed końcem tego roku. Dochód i w efekcie PIT może być niższy, jeśli podatnik w 2022 roku m.in. przekaże darowiznę, ociepli własny dom, wymieni w nim piec lub kupi zabytek. Wielu podatników obniży PIT także dzięki licznym ulgom, w tym nowym, które wprowadził Polski Ład. W artykule przedstawiamy legalne metody obniżenia PIT dla pracowników i zleceniobiorców, a więc zasadniczo opodatkowujących dochody według skali PIT. W kolejnych artykułach przedstawimy metody, z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz inwestorzy. Teoretycznie nie może się opodatkowaniu wyminąć, choć... No i słuchajcie, przeprowadziliśmy ostatnio sondę uliczną na ten temat, konkretnie jak obchodzić podatki i czy w ogóle jest to w Polsce możliwe. I na kanale Co Mówią będzie już niedługo dostępna ta sonda, ale takie i wiele innych tematów poruszamy na naszych wywiadach ulicznych bardzo często, więc jeśli jesteście zainteresowani taką tematyką, to odsyłam was na nasz drugi kanał, no bo tam możecie poznać faktyczne opinie ludzi na tematy takie, jakie to wy nam podsyłacie. Także o podatkach już trochę ich było, tylko teraz zrobiliśmy to trochę bardziej prowokacyjnie, pytając, czy znają metody obchodzenia podatków i czy z nich korzystają. I faktycznie niektórzy nam podali bardzo ciekawe. Ciekawe też, czy faktycznie możliwym będzie uniknięcie płacenia jakichś wielkich podatków w sposób legalny, gdy już powstanie aplikacja rządowa, która faktycznie w praktyce będzie miała za nas to robić. Ale co to też tak właściwie oznacza? Sami nie będziemy musieli niczego wypełniać. Czy może organizować wszystkich dokumentów, bo rząd to zrobi za nas. No, niestety nie, no bo w dalszym ciągu, jeżeli przykładowo prowadzicie działalność gospodarczą, to musicie wszystkie dokumenty trzymać. No i tak samo jak wy nie prowadzicie działalności gospodarczej, ale chcecie stosować pewne odliczenie, to też trzeba urząd o tym poinformować, więc ma oczywiście dużo szybciej o was informację, taką bardzo konkretną, która jest w scentralizowanym systemie, który od razu może rozpoznać, czy coś jest przypadkiem nie tak. A jak wiecie, takie systemy są bardzo zawodne i możecie nabawić się niezłych problemów. Ale nie martwcie się, jak zapowiedzieli, prezentując projekt aplikacji, będzie ona wyliczała dla nas jak najbardziej korzystną opcję rozliczenia. Ciekawe, czy będzie to wiązało się z tym, że nikt nie będzie otrzymywał zwrotów z podatków czy coś takiego, bo każdy będzie uczciwie potraktowany tak samo nieuczciwie. A wy jak myślicie? Dajcie koniecznie znać, co wy o tym myślicie. W każdym razie ten artykuł przedstawia wszystko kolorowo, natomiast jak wprawdzie możemy wyczytać z portalu forcal.pl. Szacowana liczba dopłat w rozliczeniu rocznym za 2022, na przykładzie zeznania PIT-37, gdyby został utrzymany mechanizm rolowania zaliczek, również w drugim półroczu 2022 dotyczyłaby 2,6 milionów podatników, natomiast po uchyleniu tego mechanizmu 1,2 milionów podatników poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP. Tylko nadal jest to dla mnie bardzo ciekawe, jak w efekcie będzie tworzona ta rządowa aplikacja i komu losowo będą mogli jakieś pieniążki potrącić, bo bez wątpienia
znajdujemy się w naprawdę ciemnych czasach, jeśli chodzi o budżet naszego kraju. I trzeba uważać, nawet jeśli rząd zapewnia nas, że wszystko będzie okej. A może zwłaszcza, kiedy rząd nas tak zapewnia. Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej zatytułowanej Lex Czarnek 2.0 – Reforma czy deforma oświaty? Zagadnienia związane z inflacją nie znajdą się w obowiązkowym programie biznesu i zarządzania nowego przedmiotu, który w szkołach średnich zastąpi podstawy przedsiębiorczości, zwraca uwagę Onet. Wykreślanie takich treści to sprzyjanie analfabetyzmowi ekonomicznemu młodych Polaków, ocenił w rozmowie z portalem profesor Mariusz Sokołowicz z Uniwersytetu Łódzkiego. Od września 2023 roku uczniowie szkół ponadpodstawowych nie będą, jak dotychczas, uczyć się podstaw przedsiębiorczości, lecz biznesu i zarządzania. W styczniu bieżącego roku Przemysław Czarnek wyjaśniał, że nowy przedmiot ma przygotować młodych ludzi m.in. do podejmowania decyzji finansowych. W tych dwóch słowach, biznes i zarządzanie, mieści się wszystko, co jest potrzebne młodemu człowiekowi, żeby poznał świat finansów, świat zarządzania, żeby mógł już od początku podejmować racjonalne, rozsądne decyzje finansowe na początku swojego życia już w dorosłości. Stwierdził minister edukacji i nauki i dodał, że nowy przedmiot ma przekonać młodzież, iż warto podejmować działalność gospodarczą. Od koniec października Main opublikował projekty rozporządzeń o nowym przedmiocie. Główna zmiana dotyczy włączenia biznesu i zarządzania do listy przedmiotów maturalnych. Z nauczanych dziś podstaw przedsiębiorczości nie można zdawać matury. Jak zauważył Onet, stary i nowy przedmiot różni jeszcze jedna rzecz – inflacja. Według aktualnego programu podstaw przedsiębiorczości uczeń identyfikuje najważniejsze funkcje i zadania Narodowego Banku Polskiego, charakteryzuje instrumenty polityki pieniężnej oraz omawia rolę Rady Polityki Pieniężnej w realizacji celu inflacyjnego poprzez kształtowanie stóp procentowych. Prezydent Sopotu i przewodniczący stowarzyszenia Tak dla Polski, pan Jacek Karnowski. No generalnie co można powiedzieć o Czarnku, to można, ale w sumie niektóre z przedmiotów, które wprowadza i które rewolucjonuje, też są całkiem przydatne i ciekawe, jak chociażby sama forma strzelnicy, na której będą mogli młodzi uczyć się bronić, jest już bardzo ciekawa i potrzebne, bo już ostatnie czasy nam udowodniły, jak bardzo powinniśmy czuć się nie do końca pewni, tak, że na pewno nie będziemy musieli nigdy z tego korzystać, a tymczasem większość Polaków nawet nie wie, jak naładować broń, już nie mówiąc o celowaniu. Jeżeli już minister planuje zmianę nazwy przedmiotu i programu nauczania na nim, to jednak czynniki takie jak inflacja powinny chyba być w nim zachowane. Jest to naprawdę istotne, aby wiedzieć, z czego wynika i co z czego się bierze. To jest naprawdę wręcz absurdalne, że akurat inflacja w dobie tak galopującej inflacji ma zostać usunięta ze szkół i nikt ma o niej nie wiedzieć nic. Czy to nie jest tuszowanie przypadkiem tego, jaka jest skala niekompetencji naszego rządu?